Od kilku tygodni w Wałbrzychu działa oddział hematologii, zabezpieczając potrzeby chorych zarówno leczonych stacjonarnie jak i ambulatoryjnie. Wzrosło zapotrzebowanie na krew. Leczenie pacjentów na oddziale hematologicznym odbywa się m.in. przez podawanie preparatów krwiopochodnych. Dawcy są bardzo zaangażowani w honorowe krwiodawstwo, jednak wciąż potrzebni są nowi. Krwi nie da się wyprodukować, tylko człowiek jest w stanie przekazać ten cenny dar. Czasem wystarczy 450 ml, by uratować aż 3 osoby. Krew wykorzystywana jest w przypadkach masowego krwotoku, czyli gdy doszło do nagłej i znacznej utraty krwi, podczas zabiegów chirurgicznych, przy dializie i krążeniu pozaustrojowym, przy przetoczeniach wymiennych. Jest niezbędnym składnikiem leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w profilaktyce konfliktu serologicznego między matką a płodem, w celu zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym oraz niedobiałczenia krwi, czyli w stanach niedoboru białek w tkankach i narządach. Pamiętajmy, że krew może być potrzebna zarówno noworodkowi, jak i seniorowi.